Dzień dobry wszystkim, witam Was na polu. Dzisiaj trochę nietypowo, stoję za kamerą ja. Ogólnie dzisiaj chciałbym Wam przedstawić, jak wygląda pole po użyciu środka Pryaxor, który został użyty do celów testowych tak naprawdę. Testowaliśmy ten środek po raz pierwszy u nas w gospodarstwie. 2 maja wjechaliśmy tutaj zestawem Fendem 712 Vario plus Bandhundem Album i zaczęliśmy opryskać testowym produktem pole, po czym przez te 30 dni zadziało się wiele różnych rzeczy. Znaczy wiele różnych rzeczy to znaczy, że trochę było deszczu, ale coraz więcej było suszy, czyli najwięcej co można zobaczyć, bo w sumie to wszystko się już żółci. Pryaxor to fungicyd stworzony do skutecznej ochrony zbóż. Zawiera fluksapyroksat i w połączeniu z pryaklostrobiną oraz dzięki optymalnej formulacji tworzy idealne narzędzie pracy dla każdego rolnika. Jak podaje producent, czyli firma BASF, środek gwarantuje pewność, skuteczność i elastyczność. Zwalcza on choroby zbóż takie jak septrioza, dzami czy plamistość siatkową. W naszym przypadku oprysk zastosowaliśmy na jęczmień jary. Oprysk był w dawce 0,75 litra na hektar, gdzie chcieliśmy ochronić nasz areał przed mączniakiem prawdziwym, rdzą jęczmienną, plamistością siatkową jęczmienną i rychnosporiozą. I właśnie teraz na Waszych ekranach efekty tego środka. Jesteśmy na chwilę obecną zadowoleni z działania środka. Wszystko oczywiście okaże się po żniwach, kiedy to przedstawimy Państwu plon, pokażemy jakość tych zbóż. Myślimy, że żniwa rozpoczniemy gdzieś w połowie lipca, chyba że pogoda nam nie pozwoli, no to zobaczymy. Ogólnie rzecz biorąc, na dziś to chyba już koniec tego filmu. Chciałbym Was zaprosić do głosowania na ten film, abyśmy razem, wspólnymi siłami, żebym w końcu kiedyś może na tym polu latał dronem czy tam innym jakimś sprzętem. Wszystkich zapraszam na stronę Tomasz Kuźdu Fotografii na Facebooku, na YouTubie Farm Kuźdub 936, gdzie cały czas na bieżąco zdjęcia z pól, stan pól i tak dalej. No i cóż, no i życzę wszystkim miłego dnia, czy tam miłego wieczoru, w zależności kiedy mnie oglądacie, i wszystkiego dobrego, trzymajcie się.